Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie spotkaliśmy się w sklepie dla hodowców.pl z kolegą Sławomirem Szarankiem. Tym razem mamy kolejny produkt z firmy, którą kolega Sławek reklamuje, a mianowicie taką podsypkę, 15-kilowe opakowanie, ale powiedzmy, to nie jest taka normalna podsypka, a co ją wyróżnia z innego rodzaju produktów o podobnym składzie, strukturze i działaniu, jak występują inne na rynku. Proszę bardzo, to może kolega Sławek już nam powie więcej. Dzień dobry, powtórnie. Tym razem chciałem zaprezentować kolegom związek, którym możemy zastąpić powszechnie obecnie używane środki dezynfekcyjne do gołębników. Dlaczego mówię właśnie, że do tej pory używane dezynfekcyjne to nie jest środek dezynfekcyjny, to jest środek z grupy środków osuszających. Jaka jest różnica między tym? Otóż ten środek jest w pełni ekologiczny, nie szkodzi gołębiom. I z doświadczenia mogę powiedzieć, koledzy też mają, powiedzmy sobie, już takie doświadczenie, można tym środkiem posypywać malutkie gołąbki, które są normalnie w miskach. Często nam się zdarza, że oczywiście jak one rosną normalnie, tych odchodów, powiedzmy sobie, dookoła miski jest, powiedzmy sobie, dosyć sporo. Trzeba to szybko usuwać, trzeba szybko osuszyć, powiedzmy sobie, środowisko. Można tym posypywać zarówno normalnie i miejsce, powiedzmy sobie... Czyli te miski lęgowe, tak? Miski lęgowe, półki lęgowe można posypać ze względu na to, że środek zawiera specjalny olejki eteryczne, które odstraszają muchy i komary i część, powiedzmy sobie, insektów zewnętrznych na gołębiu, czyli można posypać malutkiego gołębia. Nie ma problemu, że środek dostanie się do oka, czy tam do jamy dziobowej, czy do nosa, ponieważ jest nieszkodliwy, nie drażni, nie powoduje normalnie zaczerwienień, żadnych, powiedzmy sobie, innych uszkodzeń. Jest to środek oparty na zupełnie innych związkach, aniżeli, powiedzmy sobie, pochodne wapnia, które są, powiedzmy sobie, ostre, chloru, drażniące, które powodują, powiedzmy sobie, podrażnienie dróg oddechowych i naskórka. To są, powiedzmy sobie, formy glinokrzemianów, które są tak jakby korzystne dla środowiska. Jest to firma hiszpańska, bezpośrednio produkt, powiedzmy sobie, konfekcjonowany jest w Hiszpanii, przychodzi do nas, powiedzmy takich sobie, w takich opakowaniach. Pokażę, jak wygląda, Sławek. Bardzo proszę. Zobaczmy. Zapach można. No, ja zapachu, ja może jasne. Sam. O. Przez kamerę trudno. Czuć takie ziółka. Co ciekawego jeszcze jest, na przykład jeżeli ktoś na przykład zajmuje się gołębiami, ale ma też na przykład inne zwierzęta, typu tam na przykład, nie wiem, psy, koty, jakieś inne zwierzęta gospodarskie, bardzo fajnie działa ten środek też normalnie do wysuszania wszelkiego rodzaju ran. Jeżeli są to rany już poważnie zainfekowane, jeżeli są to rany na przykład ropiejące, to trzeba po prostu bardzo dobrze powierzchniowo to wyczyścić, zasypać tym środkiem, kilka razy, powiedzmy sobie, powtórzyć coś takiego, bardzo fajnie goją się normalnie te miejsca, nie potrzeba antybiotyku, nie potrzeba, powiedzmy sobie, innych związków. Jest to spowodowane właśnie tym, że ten związek ma pewną specyficzną właściwość. Otóż on łączy się z wodą, ewentualnie z innymi normalnie wilgotnymi elementami w środowisku. Jest higroskopijny taki? Tak, tak. Oczywiście może być to woda, może być to amoniak, mogą być to inne związki, jakieś tam kwasy humusowe i tak dalej. On to wszystko wchłania i jego właściwością jest to, że zatrzymuje i sukcesywnie oddaje, powiedzmy sobie, odparowywuje te związki do atmosfery, co nie powoduje normalnie powtórnego, tak jakby dużego stężenia w środowisku. Bardzo prostą formą, żeby przekonać się, czy ten środek, powiedzmy sobie, działa inaczej niż dotychczas stosowany, wystarczy zrobić proste doświadczenie. Dwie szklanki, do jednej szklanki wsypać około 1/3, powiedzmy sobie, mistrala, do drugiej szklanki wsypać innego środka dezynfekcyjnego, którego do tej pory żeśmy używali, zalać z wodą, zrobić taką papkę, powiedzmy sobie, gęstości gipsu, żeby można było to spokojnie wylać to w dwa miejsca, zostawić na 12 godzin. Jak przyjdziemy następnego dnia rano, zobaczymy, że środek, który do tej pory używaliśmy, z powrotem jest suchy. Czyli prosta sprawa, że on tak jakby wchłonął wilgoć i natychmiast ją wydalił. Natomiast mistral na drugi dzień rano będzie wilgotny, będzie tą wilgoć po prostu zatrzymywał. Na czym polega, powiedzmy sobie, istota działania? Otóż bakteria do swojego życia potrzebuje paru rzeczy. Temperatury, środków odżywczych i wilgotności. Na temat temperatury, powiedzmy sobie, niewiele możemy zrobić w gołębniku. No,
są głębniki, powiedzmy sobie, klimatyzowane, są wentylowane, ale tutaj mamy mały, powiedzmy sobie, mała możliwość, powiedzmy sobie, zmiany tego. Jeśli chodzi o środowisko, czyli pokarm dla bakterii, czyli tam odchody, gołębi, resztki karmy, która zostaje i tak dalej, jak będziemy sprzątali, czyścili, po prostu będzie tego mniej, ale zawsze tego ilość zostaje. Nad czym możemy zapanować? Nad wilgotnością. Jeżeli bakterii nie podamy wody, bakteria nie będzie się rozmnażała. Jeżeli nie będzie się rozmnażała, nie będziemy mieli problemy normalnie z przewodem pokarmowym, bo 90% bakterii, które po prostu bytuje w środowisku, w gołębnikach, to jest normalnie bakteria, która, powiedzmy sobie, powoduje różnego rodzaju perturbacje związane z przewodem pokarmowym. Jeżeli chodzi o bakterie rozpuszczalne w powietrzu, to jest tam, powiedzmy sobie, zupełnie inny temat, ale w każdym razie chodzi o to, żeby tak jakby środowisko normalnie wysuszyć, w jakimś sensie zdezynfekować w ten sposób, bo tych bakterii nie ma. I wtedy możemy, powiedzmy sobie, mieć do czynienia z gołębiem zdrowym. Otóż chodzi o to, że każdy młody gołąb, który w pierwszych swoich 3 miesiącach życia przechorował chociaż tylko raz, w bardzo drobny sposób, w jakiejś formie na przewód pokarmowy, on do końca życia będzie miał już uszkodzoną normalnie powierzchnię chłonną w jelitach. To uszkodzenie powoduje, że on gorzej trawi, łatwiej łapie jakieś schorzenia, infekcje bakteryjne. Tymi środkami mamy tak jakby za zadanie, powiedzmy sobie, zabezpieczyć go. Jeżeli go wypuścimy w życie, powiedzmy sobie, bez jakichś form normalnie przechorowania w tym pierwszym okresie, mamy szansę, że, powiedzmy sobie, w okolicach sierpnia on będzie spokojnie wracał do domu, normalnie będzie w pełni normalnie sprawny, dobrze umięśniony, dobrze upierzony, normalnie będzie dobrze trawił to, co mu podamy, jeśli chodzi o karmę, i nie będzie z nim kłopotów, powiedzmy sobie, z różnymi innymi chorobami, ze względu na to normalnie, że tak jakby jego odporność wtedy zdecydowanie wzrasta. To jest zupełnie nowy środek na tym rynku. Moja firma wprowadza to, powiedzmy sobie, po raz pierwszy. Idzie to w formie promocyjnej. Tutaj kolega Sebastian postanowił się też tak jakby przyłożyć do tego, jeżeli rynek wykaże zainteresowanie. Także zapraszam hodowców do spróbowania, przetestowania tego środka. To jest zupełna nowość na tym rynku. Kolega Sebastian będzie to dystrybuował. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Jeżeli koledzy potrzebują jakichś szczegółowych informacji, one znajdą się na stronie internetowej tego sklepu. Ewentualnie, jeżeli byłyby jakieś inne problemy związane z tym środkiem, zawsze, powiedzmy sobie, jesteśmy dostępni telefonicznie. Problemy z informacjami. Z informacjami, oczywiście. Bo jak zaczną gołębie zdychać czy coś, to wtedy będzie problem duży, ale jest to, będzie, jest to niemożliwe. To kolegi z Sławka będzie. Chcę jedynie jeszcze tylko powiedzieć, że nie należy się przejmować tym, że jeżeli, bo często hodowcy mają problem z tym, że na przykład wysypują jakiś środek dezynfekcyjny, jeżeli on tam się po prostu kurzy i tak dalej, to jest problem z wdychaniem i tak dalej. Nie działa szkodliwie na drogi oddechowe też człowieka, jeżeli ktoś jest uczulony. Nie jest też alergenem, nie powoduje uczulenia u ludzi, bo my do tej pory mówiliśmy o gołębiach. Ważny jest czynnik też, powiedzmy sobie, hodowcy, czyli nie powoduje żadnych, powiedzmy sobie, uszczerbków na zdrowie, jeśli chodzi o hodowcę. A jeśli chodzi, powiedzmy sobie, o dodatkowe sprawy, bardzo fajnie spisuje się ten środek, jak ktoś ma na przykład pieski albo koty. Po porodzie proszę tego malutkiego zwierzaka tylko dokładnie obsypać tym środkiem, wetrzeć mu normalnie ten środek w takiemu maluchowi w sierść. Bardzo szybko on regeneruje, ponieważ wysusza go to i szybciej dochodzi tak jakby do siebie, może przyjąć, powiedzmy sobie, pierwsze porcje, tam załóżmy mleka od matki. To jest też bardzo ważna sprawa, ponieważ nie tylko można to stosować u gołębi, można to stosować u innych zwierząt. Właśnie o tym, a po innych zwierząt, bo tutaj na opakowaniu ja widziałem nawet kozę, bardzo, owce, bardzo z tej proszę. Strony są jeszcze bydło, świnka, kruk, kura. Ale tutaj może powiedzmy jeszcze o tym opakowaniu, bo opakowanie jest 15-kilowe. 15-kilogramowe opakowanie jest mniej w woreczku firmowym. Niestety no nie ma. Firma takie nam przysyła, my po prostu takie dystrybuujemy. Rozumiem. Czyli jak to jest dość dużo, a też cena jest tego przekazu? To jest 110 zł za opakowanie. W detalu? W detalu. W detalu? Tak, 15 kg. Jeszcze jedna fajna rzecz jeszcze to jest to, że można nie trzeba w rękawiczkach. To nie jest takie też. Tak, ale nie trzeba w rękawiczkach aplikować, tylko to można normalnie gołą ręką zawsze, nie? Tutaj i też jest właśnie tutaj opakowanie solidne wiadomo. Czyli, każde uszkodzenia na palcach, na ręce bardzo fajnie wysusza, także działa też, powiedzmy sobie, kojąco, jeżeli ktoś ma jakieś formy podrażnienia związane, powiedzmy sobie, z obsługą. Dla przetestowania też mogą hodowcy w 2-3 kupić i zobaczyć sobie. Myślę, że jedno. Zostaje jeszcze jedna rzecz, fajne wiadro, bardzo mocne też do przygotowywania karmy, to też jest dosyć. Myślę, że jedno dla takie hodowców, bo kilka w roku się zużywa. Myślę, że jedno takie wiaderko dla hodowcy, powiedzmy sobie, w granicach 50 sztuk gołębi dorosłych i około 70
się młodych, myślę to, że powiedzmy sobie od kwietnia do sierpnia powinno to w zupełności wystarczyć. Oczywiście jak ktoś będzie sypał tego bardzo dużo, na pewno im to nie zaszkodzi, ale wystarczy delikatnie ręką tylko powiedzmy sobie posypywać po podłodze wszystkie kał, który normalnie pokrywa się tym, bardzo fajnie się później usuwa, ponieważ on otoczony powiedzmy sobie tym środkiem, tak jakby nie trzyma się podłogi, nie rozmazuje się, można bardzo łatwo go usuwać. Chyba że ktoś ma ruszta, no to jest wtedy dużo powiedzmy sobie łatwiej. I tym zachęcamy wszystkich, akcentem końcowym zachęcamy wszystkich do przetestowania tego środka u siebie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy. Dobry lot. Dziękujemy. Dobry lot.